Panie prezesie, propozycja PSL dla przedsiębiorców, dla Polaków. Wspomniał pan, że macie plan, macie pomysły. Jakie? Mamy plan na wyjście z tego już ogarniającego wszystkie dziedziny naszego życia kryzysu, bo to jest kryzys i związany z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem żywnościowym, z prowadzeniem własnej firmy, z wiązaniem końca z końcem tak naprawdę, funkcjonowaniem polskich rodzin. My mówimy o czterech głównych punktach programowych. Więcej inwestycji, niższa inflacja, tania energia i tańsza żywność. Ale na nich się składają określone rozwiązania. Tak jak na przykład w żywności proponujemy dopłaty do nawozów i zatrzymanie niekontrolowanego wpływu zboża ukraińskiego do Polski. Tak w sprawie energii odnawialnej mówimy o uruchomieniu właśnie wiatraków, fotowoltaiki i zupełne wolność tutaj instalacji, tylko Rada Gminy powinna o tym decydować. Tak w przypadku walki z inflacją mówimy o likwidacji podatku Belki, wypuszczeniu obligacji na poziomie wskaźnika inflacji, czy te działania związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych, gdzie marża w bankach państwowych nie powinna być pobierana. Ale też mówimy o pomocy dla przedsiębiorców, o wsparciu, żeby ta energia była tańsza. Z jednej strony energia została zahamowana, wzrost cen energii dla odbiorców indywidualnych i dobrze. To jest na poziomie gdzieś 400 zł za megawattogodzinę, ale dla przedsiębiorcy to jest 1700 zł, a w godzinach szczytu 1900 za megawattogodzinę. My mówimy wprost, nie można zostawić przedsiębiorców na kolejny rok samych sobie. Nie można ich zostawić z tak wysokimi rachunkami, bo zamkną piekarnię, zamkną pralnię, zamkną swój mały sklep, zamkną swoje przedsiębiorstwo, które przechowuje owoce w chłodni. I po prostu one upadną. Przez to ceny żywności, ceny innych usług będą droższe. Zamrażamy ceny energii dla przedsiębiorców na poziomie czerwca 2022 roku. To i tak jest wysoka cena, ale wiemy, że już kolejnej podwyżki polscy przedsiębiorcy po prostu nie przeżyją. To dotyczy mikroprzedsiębiorstw, czyli tych do 9 osób i małych przedsiębiorstw, czyli tych zatrudniających do 50 osób. Więc to nie jest grupa, której nie jest się w stanie pomóc, a ta grupa, jakbyśmy jeszcze dodali te średnie przedsiębiorstwa, dla których przygotowujemy kolejne rozwiązanie, to jest grupa wytwarzająca 50% PKB w Polsce. Panie prezesie, a proszę powiedzieć, jak reagują na te wasze propozycje mieszkańcy, z którymi Polacy, z którymi rozmawiacie, z którymi się spotykacie? To ta ustawa wychodzi od przedsiębiorców, bo ona jest przez nich inspirowana. To oni przyszli do nas kilka tygodni temu, mówią, no liczyliśmy na rząd, zgłaszaliśmy to w Radzie Dialogu Społecznego, ale nikt na to nie zareagował, dlatego przychodzimy do was, pomóżcie, stwórzmy razem takie regulacje, taką propozycję, która pomoże przedsiębiorcom. Więc to jest ustawa polskich przedsiębiorców dla nich, ale i przez nich inspirowana. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie. Teraz coraz więcej będzie pojawiało się różnych sondaży przedwyborczych. Wczoraj bodajże opublikowano sondaż dla portalu wPolityce.pl. Tam Koalicja Polska, PSL ma 4%. Jak pan to oceni? To jak na ten portal, to i tak 4 razy więcej niż normalnie. No to jest oczywiście portal związany z obozem władzy, nieżyczliwy nam. Więc i tak to musi już być bardzo wysokie poparcie, jak nie byli go w stanie obniżyć. Średnia sondażowa, bo do niej się trzeba odnieść, jest około 6% dla PSL-u. W wyborach to zawsze jest około 2 punktów procentowych więcej. Chciałbym, żeby było więcej, bo to nie gwarantuje rządzenia. 8%, 8,5, które uzyskaliśmy w ostatnich wyborach. Ale bez tych 8% nie ma szans rządzić, jeżeli chce się wygrać kolejne wybory. Więc to jest bardzo ważny elektorat, bo on jest inny niż taki elektorat radykalnej opozycji, lewicowej opozycji. On w części będzie też odchodził od wyborców, od wybierania dzisiaj partii rządzącej. I my jesteśmy dla nich alternatywą, bo szanujemy tradycję, kulturę chrześcijańską i tradycję chrześcijańską bardzo. I będziemy chcieli o nią i będziemy o nią dbać. I to jest alternatywa dla tych 2-3 milionów czy 4 milionów, którzy się mogą rozczarować do PiS-u. A moim zdaniem ten eksodus od PiS-u będzie w najbliższym czasie bardzo duży.